W internecie znajdziecie całą masę zestawień pokazujących, które auta są najdroższe, najtańsze, najszybsze czy najlepsze na pierwszy samochód. Ja natomiast, mając na względzie ludową mądrość, że spieszyć należy się powoli, pokażę Wam dzisiaj 5 najwolniejszych samochodów, jakie kupicie u polskich dealerów. Jeśli spotkacie zatem na drodze którejś z aut, jakie za chwilę zobaczycie, nie próbujcie się ścigać, wyprzedzać buspasem, nie trąbcie używając międzynarodowego znaku pokoju. Po pierwsze, wygranie wyścigu ze startu zatrzymanego z takim autem jest osiągnięciem tak dużym jak ugotowanie ziemniaków. Po drugie, zlitujcie się trochę nad człowiekiem, który siedzi tam w środku. On i tak ma już ciężko, bo musi tym jeździć. Nie przedłużając, przed Wami 5 najwolniejszych nowych aut, jakie kupicie w polskich salonach. Na miejscu 5 Toyota Yaris wyposażona w silnik 1.0 VVT-i o mocy 69 koni. Zaczynamy od zwycięzcy wielu rankingów na najchętniej kupowane auto w Polsce. Co ciekawe, Yaris w swej kategorii jest naprawdę świetnym samochodem, którego zalety doceniły tysiące przedstawicieli handlowych i dostawców kebabów. Jak wiadomo, są to jedni z najszybszych użytkowników dróg i jeszcze bardziej niesamowite jest to, co potrafią oni zrobić z autem, które do setki przyspiesza w 15,3 sekundy. Natomiast druga setka na blacie pojawia się... Nie, nigdy się nie pojawia. Maksymalna prędkość Yarisa to 155 km. Miejsce czwarte to Ford Ka Plus z silnikiem 1.2 o mocy 70 koni mechanicznych. Podobne wyniki co Ford osiąga jedynie Yaris oraz kierowcy Williamsa w bieżącym sezonie Formuły 1. Należy jednak zaznaczyć, że Ka Plus to wyjątkowo bezpieczne auto do miasta. Nie ma bowiem w Polsce tak długiej prostej między światłami, aby dało się nim zaliczyć mandat za przekroczenie prędkości. Maksymalna to podobno 159 km na godzinę. Podobno, ponieważ nikt tego jeszcze nie sprawdził. Podium otwiera Skoda Fabia 1.0 MPI o mocy 60 koni mechanicznych. Fabia idzie również krok dalej, podnosząc maksymalną prędkość, do jakiej może się rozpędzić, dokładnie o 1 km na godzinę, co łącznie daje ich 160. Wyobraźcie sobie jednak, że teraz wystartowaliśmy Fabią ze świateł. W tym czasie mogę na przykład powiedzieć Wam, że pasażer autobusu jadącego obok trzyma w ręku iPhone'a. Nie, to może Samsung. A może iPhone? Nie, jednak iPhone. Poznaję po ikonce wiadomości. Te wszystkie rzeczy dostrzegłem zanim teraz osiągnęliśmy 100 km na godzinę. 15,7 to nie jest normalne. Drugie miejsce to Corsa z silnikiem 1.2 o mocy 70 koni mechanicznych. Mimo że Opel wystawił do boju naprawdę mocnego zawodnika, który setkę osiąga już po upływie 16 sekund, nie udało mu się wygrać dzisiejszego zestawienia. Nie dziwi to jakoś mocno, ponieważ Opelowi nigdy nie udało się niczego wygrać. Muszę w tym miejscu wspomnieć mojego dziadka, który mawiał, że kiedy on wracał z imprezy, babcia, karcąc go wzrokiem, nie wskazywała na zegarek, lecz na kalendarz. Podobnie jest z Oplem Corsą. Mierzenie jego, za przeproszeniem, przyspieszenia przy pomocy stopera jest jawnym policzkiem dla stopera. Proszę, nie róbcie tego w domu. I last but not least, Smart 4-4 silnikiem 1.0 o mocy 61 koni mechanicznych, czyli najwolniejsze auto z polskiego salonu. Cała przyjemność jazdy Smartem to wersja 4-2, którą pod marketem z powodzeniem zaparkujesz wśród koszyków na zakupy. Do tego samochód ważący nie dużo więcej niż Magda Gessler jest całkiem żwawy i potrafi dać sporo frajdy z jazdy. Niestety, wersja 4-4 zamiast niecałych 270 cm mierzy ich prawie 350. Co gorsza, zanim osiągnie ona 100 km na godzinę, w Polsce powstanie sieć autostrad oraz trzecia linia metra w Poznaniu. Zanim zdecydujesz się zatem na zakup Smarta w prezentowanej konfiguracji, pamiętaj, żeby sprawdzić dokładnie jego katalog, w którym zobaczysz pozycję 16,7 sekundy. Dla tych, którzy zdecydują się na jego zakup, na koniec przedstawiam ich drogową, bezpośrednią konkurencję.